Siemano, wy oglądacie Ninja Gaiden 3, a dla tych, którzy nie widzieli poprzednich części, oto szybkie podsumowanie dwójeczki. Zaczynamy! Po wydarzeniach z Ninja Gaiden 1 w Krainie Ciemności Ashtar, zły lord, który kontrolował Chiquitę, dowiaduje się, że Chiquita nie żyje. Układa zatem niecny plan rządzenia światem przez otwarcie Wrót Ciemności! Serio? Tak zaczynamy tę grę? No dobra. Kojarzycie Ryu, nie? No to jako, że kroi się walka o losy świata i tak dalej, to Ryu zostaje zawołany na pomoc. Oczywiście pod groźbą tego, że Irene, ta chica z jedynki, została porwana. Znowu. Korzystając z nowego super arsenału, przebijamy się przez wrogów, wysadzamy bossa, drugiego bossa, wybuchy się akurat nie zmieniły. Docieramy do wieży do jakiejś tam wieży. Tam spotykamy jakichś pachołków. Sługi chaosu. Serio? Robson, ty to pisałeś? Znajdujemy Irene, dostajemy kulkę, ale Ashtar też dostaje kulkę, więc przeżywamy i możemy grać dalej, bo Ashtar zabiera Irene. Szok. Dowiadujemy się, że Ashtar planuje użyć pełnej mocy swojego mrocznego miecza chaosu. No nie mogę. Gonimy go zatem przez labirynt ciemności, szatkując po drodze i wysadzając co się da. To samo przez wymiar chaosu. Nie będę się dalej śmiał z tych nazw. Doganiamy Ashtara, który puszcza Irene, ale przy okazji przebija ją swoim mieczem. Well, przynajmniej oddał. Pokonujemy złego gagatka Ashtara, który straszy nas, że, cytuję, siły ciemności przebudzą się i sługi chaosu pokryją ziemię ciemnością. Lecimy więc zniszczyć jego ołtarzyk w pokoju, żeby to się nie stało. Po drodze, wiecie co po drodze, no patrzcie jak wybucha. Wracamy, ale okazuje się, że nasz kumpel, nie wspominałem o nim, bo on w sumie nie jest ważny, jest ranny, a Irene nie ma. Porwana. Znowu. Gonimy nieznanego adwersarza i okazuje się, że to Chiquita Copelat. Także robimy mu oklep poznajomości, tylko potem przez rozmowę z ukochaną za 5 groszy zapominamy zniszczyć ołtarz. Więc otwiera się brama ciemności, wypada z niej demon, który reinkarnuje Chiquitę w... Ugh, paskudne. Mogę go zatrzymać? Miecz Ryu fajowo błyska, ładuje mu ki, więc wysadzamy ostatniego bossa jednym ciosem, zamykamy bramę ciemności, znajdujemy miejsce z widokiem na zachód słońca, stoimy za Irene, patrząc na niego, aż do następnej gry, w której ona umiera w pierwszej scence. Koniec! Tak zupełnie szczerze mówiąc, jeszcze dzisiaj jestem delikatnie przeziębiony. Nie wiem, czy to słychać po moim głosie, ale pewnie będę więcej nawet niż ostatnio pił. Także dzisiaj nie jeden, ale dwa dzbany. Jeden z wodą, drugi z herbatą. I liczę na to, że moje gardło przetrwa gadanie. Ninja Gaiden 3, które jak widzicie teraz nade mną, kojarzę jako część, którą zawsze najprościej mi było przejść, ale tak jak z poprzednimi częściami, które zresztą powinny zacząć już wchodzić na YouTube, pierwszą widzieliście u mnie na ostatnim streamie, tą wspominam jako najprostszą, ale jako, że też nie miałem z nią do czynienia bardzo długo, to może być pewien naturalny problem wynikać z tego, że będę po prostu sobie słabo radził, a nie, ta gra nie jest tak wybaczająca jak pozostałe dwie części. Pierwsza część co prawda miała swoje mankamenty, ale była dość basicowa. Druga, z dodatkowymi swoimi zdolnościami i utrudnieniami w postaci jakichś środowiskowych zmian, typu wiatr, który nas zwiewał, albo lawa, która się podnosiła. Ale tutaj, niestety, problem pojawia się taki, że nie ma tutaj nieskończonych continue. A co za tym idzie, jeśli przegram wystarczająco razy, to po prostu wracam do początku. Co za tym idzie, albo spędzimy tutaj najkrócej ze wszystkich trzech części, albo najdłużej, w zależności od tego, jak faktycznie będzie mi szło. Tak jak mówię, poziom trudności tej gry spośród wszystkich trzech części moim zdaniem zawsze był najniższy, natomiast to, że wraca się do początku i nie można sobie umierać, jest problematyczne. Więc zobaczymy, czy to się jakoś wyrówna, czy się nie wyrówna. To, co pamiętam o tej części, to to, że bardzo lubiłem z niej soundtrack. Chociaż znając soundtracki, które mi się zawsze podobały, dla większości będzie on kakofonią, tak jak to było w przypadku Contry 8, którą wrzuciłem też na kanał YouTube'owy. Dobra, jeśli chodzi o różnice, już w trakcie rozgrywki będę pewne rzeczy tłumaczył. Zaczynajmy. Dobra. Pierwszą różnicą na pewno w stosunku do jedynki, w stosunku do dwójki nie, bo w dwójce już ta opcja była, jest to, że możemy wchodzić sobie śmiało w górę i w dół po każdej ścianie. Drugą różnicą, która moim zdaniem jest ogromnym minusem w stosunku do jedynki i dwójki, jest to, nie wiem czy widzicie, czy pamiętacie jakkolwiek, w pierwszej części tej gry i w drugiej części tej gry sterowanie było bardzo mocne jak w kontrze, takie bardzo sztywne i dynamiczne. Tutaj
Zarówno chodzenie, jak i skakanie jest trochę bardziej jak... jakby postać poruszała się pod wodą. To jest duży minus. To jest ogromny minus. Bo powoduje, że płynność wykonywania potencjalnych uników jest znacznie mniejsza. Kontrola nad postacią niby jest większa, ale naprawdę to nie pomaga. Dobra. Druga rzecz. Coś, co jest bardzo istotne w tej części. Tak jak w poprzedniej mówiłem, amunicja jest koniecznie potrzebna. A co za tym idzie? Trzeba łapać to, co zwiększa nam amunicję na stałe o trochę. Ilość amunicji maksymalną. Tutaj jest bonus, który jest jeszcze bardziej przydatny. Jest to ten bonus, który właśnie, nie wiem czy widzicie, robi nam takie coś z mieczem. Robi z niego taki łuk, zamiast prostej kreski, którą ciężko trafić. Generalnie jest to totalnie... jest to totalnie OP. Jest przekokszone i jeśli widzisz ten bonus, musisz go złapać, bo generalnie radzenie sobie z jakimkolwiek przeciwnikiem staje się o wiele łatwiejsze. Zaczynając od tego, że można bić przeciwników, którzy są na ziemi nawet nie kucając. To robi tak dużą różnicę, że nie jestem w stanie tego przecenić, jakbym się nie starał. Przecenić? Tak, nie jestem w stanie tego przecenić. To jest tak ważne. Dobra. Bossowie jak zwykle w każdej części są niezbyt problematyczni, tylko różnica jest taka, że w tej części nie odzyskujemy HP wchodząc na bossa. Co za tym idzie, musimy do niego dotrzeć z jak największą ilością HP. No chyba, że umiemy sobie z nim radzić. No tak jak widać, ci bossowie nie są zbyt trudni. Oczywiście są tacy, którzy są trudniejsi, ale z trzech pierwszych bossów, jakich kojarzymy z Ninja Gaiden 1 i 2, z trzech pierwszych bossów, czyli z pierwszego bossa, z jedynki, dwójki i trójki, ten ewidentnie jest najprostszy. Chociaż boss jedynki nie był jakiś trudny, no ale mógł być jakimś szokiem. Tymczasem ten no strzela jakimiś prostymi rzeczami, które można uniknąć już po pierwszym zobaczeniu tego, więc absolutnie nie ma tu problemu. Ja tutaj tak jak w dwójce będę kojarzył sporo rzeczy i będę się starał je przytaczać w międzyczasie. Zobaczymy jak na dłuższą metę to się sprawdzi. Oczywiście fabułkę sobie będziemy czytać też. Ta gra w ogóle zaczyna się od informacji, że Irene generalnie została zabita przez Ryu. Ciekawa sprawa? Tak, Irene została zabita przez Ryu, ale od razu w tej samej cutscence Ryu informuje nas, że on tego nie zrobił. A co za tym idzie, prawdopodobnie ktoś się za niego przebrał. Tak? Tak? Rozumiemy? Taki jest początek fabuły. No. Więc mamy informację. Idziemy do tak zwanego Castle Rock, żeby dowiedzieć się czegoś o Irene i o tym, kto ją właściwie zabił i dlaczego. No ale fabularnie na pewno wam zabawnie podsumowałem. Przynajmniej ci, którzy oglądają na YouTubie, dostali fajne podsumowanie. Części drugiej. God damn it. Nie wiem, czy widzicie, ale ja tutaj tonę w tym piasku, nie? Jak tonę w tym piasku, to wolniej się poruszam i jedyne, co mogę robić sensownie, to podskakiwać. Ale podskakiwanie nie jest zbyt wygodne, bo te kulki są bardzo nisko na ziemi i wolałbym ich nie odpalić, bo one zaczynają skakać w prawo i w lewo. To jest bardzo irytujące, szczególnie jeśli pojawiają się też inni przeciwnicy. Fakt, że tutaj są nieskończone, znaczy, że są tutaj skończone continue, powoduje, że ja na pewno będę dużo bardziej drobił i chodził ostrożniej, bo nie mogę powtarzać poziomów. Co za tym idzie, wolałbym nie zginąć. No czy ten soundtrack nie jest wspaniały? Wiem, że dla was prawdopodobnie jest albo przestarzały, albo wręcz za dużo jest w nim, Jezus, takich elektronicznych dźwięków, trochę jak z Sega Genesis, ale to jest dla mnie doskonałe, naprawdę. Jeśli chodzi o grafikę i soundtrack, to jest dla mnie najwięcej co NES, Pegasus były w stanie z siebie wyciągnąć, wykrzesać. Naprawdę soundtrack jest dla mnie mega fajny. Tak samo tła tutaj też są dobrze dopracowane. Dorzucone są delikatne te pomrygiwania tła, ale nie ma tu tego problemu co w dwójce, gdzie często przeciwnicy zlewali się z tłem. Bo tła są po prostu bardzo zróżnicowane, nie? A propos podnoszącej się lawy.
Do tego, w przeciwieństwie do dwójki, tutaj wszelkie wymyślne sposoby na wykorzystywanie mechaniki gry są dokręcone do granic możliwości i naprawdę dobrze zrobione. Nie ma tego problemu, który był moim zdaniem w dwójce. Mianowicie taki, że te zmiany środowiskowe często były takie, moim zdaniem, na siłę wrzucone. To znaczy wymyślone, zaprogramowane, ale nie do końca przemyślane w kontekście tego, jak dobrze z nich skorzystać. Tutaj to jest wszystko naprawione. Tak samo te tła, o których mówiłem, tak? Że przeciwnicy już nie zlewają się z tłem, to wszystko jest dobrze zrobione. Wszystko po prostu działa, nie? Poziom trudności nie spada absolutnie. To jest coś, co w Ninja Gaiden nigdy nie zawodzi. Jeśli chcesz zagrać w trudną grę, to Ninja Gaiden zawsze się sprawdzi. Uwielbiam trójkę szczególnie za to, że właśnie daje taki najbardziej zbalansowany poziom wyzwania i pozwala po prostu oddać się tej grze bez takiego na siłę grindowania, nie? To najbardziej przypomina mi takie gry jak Contra, gdzie można było faktycznie... No fuck, nie wiem, czy pokonam tego bossa na jednym pasku. On generalnie strzela w dół. Także nie jest zbyt skomplikowany pod warunkiem, że nie wpadniesz pod niego, jak będzie wystrzeliwał 5 pocisków z bardzo wysoka, nie? Jedynym jego problemem jest to, że lata w przypadkowy sposób. Jego pattern jest nie do końca przewidywalny, więc jeśli trafi w złe miejsce... O! Tu łatwo jest stracić na nim ten pasek albo dwa. Ale generalnie on się zatrzymuje, strzela w dół, potem lata sobie z powrotem. Tak jak mówię, te bossy nie są trudne, szczególnie na początku. No i te cutscenki też oczywiście dokręcone, nie chcę mówić do granic możliwości, chociaż absolutnie do najlepszej wersji, takiej najbardziej filmowej, z jaką był w stanie sobie poradzić Pegasus, czy raczej Nintendo Entertainment System, na który ta gra była robiona. Gdzie już mamy do czynienia z wielowarstwowością tych cutscenek, to znaczy tak jak przed chwilą na przykład w tle pojawił nam się wróg, ale poza tym tłem mogło być spokojnie jeszcze jedna warstwa, która gdzieś tam dorzucałaby jakieś pioruny czy coś. Wszystko po to, żeby dokręcić ten taki filmowy feeling tej cutscenki, nie? Oczywiście były też cutscenki mocno filmowe w pierwszej i drugiej części, ale nie wydaje mi się, że aż do tego stopnia i nie w tej ilości przede wszystkim. Jedyna cutscenka, która nie odbiegała od tych, które pojawiają się tutaj w jedynce, to była ta początkowa, gdzie był nasz ojciec walczący z tym, nie pamiętam jak on się nazywał, adwersarzem, z którym się potem zbijali mieczami. Swoją drogą, czy ktoś grał w gry z serii Gwiezdne Wojny? Na Nintendo Entertainment System, bądź na Pegasusie. Była jedna gra, która miała poziom właśnie na bagnach, podobny do tego. O, już nie pamiętam. Empire Strikes Back, zdaje się, nie? To było Empire Strikes Back, jeśli mnie pamięć nie myli. No widzicie, jestem jeszcze trochę przeziębiony, więc czasem mnie łapie katar. I brzmi dziwnie, ale to nic. Na szczęście gardło mi spadło. Tak, wiem, że życie mi tam uciekło, ale to życie to jest taka chamska podpucha, bo są tutaj te skaczące ryby. Nie! Szlak by to trafił. Są tutaj te skaczące ryby, które generalnie by mnie zabiły, gdybym spróbował to życie dorwać. To znaczy, jest bardzo ciężko uniknąć tej ryby, jeśli do niej nie strzelisz tą bronią specjalną, nie? No nie! O matko! No to słuchajcie, szykuje się dobra rozgrywka. Jesus! Mogłem odwalić takiej maniany, że po prostu w połowie gry... Stwierdzę, że jednak zapisuję. Chcę to przejść w pełni legitnie, tak jak przeszedłem jedynkę i dwójkę. Więc słuchajcie, musicie mnie pilnować, żeby mnie nie złamał. Najwyżej będziemy tu siedzieć do drugiej w nocy. Co ja wam poradzę? No. No i tutaj zaczynamy kolejne hazardy, jeśli chodzi o środowisko. Mianowicie, no, tak jak w poprzedniej części, przesuwa mnie to, prawda? Tylko z jakiegoś powodu w złą stronę. No jeśli tutaj woda skapuje, to powinna lecieć w prawo, no nie?
Ale w każdym razie są tutaj strumienie. Te strumienie mnie przesuwają. Nie jest to jakoś bardzo irytujące, tak zupełnie szczerze wam powiem. Ale to już też przyzwyczajenie z poprzedniej gry. Tam raczej te hazardy były dużo trudniejsze. Chyba, że mówimy o jedynej rzeczy, która tutaj ewidentnie się przebija jako trudna, mianowicie... Dobra, mamy to. Dobra, o, chodź tu. Uff. Przebija się jako trudna, czyli te poziomy, w których podnosi się poziom wody, albo wręcz może lecieć szybko w dół. Takie poziomy generalnie są dość skomplikowane. Wspominałem o tym na którymś filmie, ale przy okazji jedynym poziomem, który tutaj kojarzę, jest taki, w którym są wysuwające się kolce na wszystkich ścianach. I generalnie pamiętam, że jako dziecko miałem z nim okrutny problem. Ja mogę schodzić grzecznie na dół. Tak, mogę. Super. Pamiętam też jedną rzecz, która jest istotna. W poprzednich Ninja Gaiden generalnie, jeśli zabiło się przeciwnika, ale potem wyszło się z planszy, czy nawet cofnęło się o parę metrów, to przeciwnik się spawnował po raz kolejny. Tutaj z większością przeciwników tak nie jest. Jeśli ich zabijesz, to oni już nie żyją. To jest duży plus tej gry. Góra, dół, góra, dół. Dobra, nie wiem. Aha, świetnie. Ewidentnie muszę iść po ten miecz. Tak jak mówiłem, jeśli widzisz ten miecz, to go bierz. Widzicie to? To tak ułatwia trafianie w przeciwników. Oczywiście, jeśli jesteś koksem i jesteś w stanie spokojnie sobie poradzić z trafianiem w przeciwników bez używania tego miecza, no to czasem nie warto po niego ryzykować. Ale... to robi zbyt dużą różnicę, żeby tak sobie w ciemno poradzić. Dobra. To jest pierwszy z bossów, który może sprawić jakieś trudności. Tak, bo oni rzucają dużo gwiazdek. To jest jak tamten boss z pierwszej i drugiej części. Ach. Okej. Do góry, do góry, do góry, do góry. Dobra. Którego trzeba bić w specyficzny sposób, bo tylko jeden z nich ma hitbox, nie? Nie, nie, dobra, zabiję go. Nie! Szlak, 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 szlak. Nie, nie, o Jezus, było blisko. God damn it! Dobra, jeszcze raz. Liczyłem, że tak do 4-5 poziomu to nie będziemy tracić continue. No ale cóż, życie weryfikuje. Kolejną rzeczą, która jest istotna w tej grze, istotną różnicą, która została podjęta w designie. Każdy Ninja Gaiden jest podzielony na części. Mamy akty, czyli od bossa do bossa, tak? Pomiędzy aktami mamy rozdziały. Tak ja to sobie tak nazywam, rozdziały, czy poziomy, czy jak wolelibyście sobie nazwać. Czyli wtedy jak się zmienia kolorystyka, powiedzmy sobie plansz, tak? Poziomów. Czyli byliśmy na bagnach, przeszliśmy bagna, teraz jesteśmy przy tych wodospadach podziemnych. I to już jest kolejny jakby rozdział pod rozdział, nie? No i do tego mamy jeszcze ekrany. Czyli od jednego mignięcia czarnego ekranu do drugiego mignięcia czarnego ekranu. No, każdy Ninja Gaiden działał następująco. Jeśli zginiesz, cofasz się do początku ekranu. Tak? Tracisz życie, cofasz się do początku danego ekranu. Jeśli stracisz continue, cofasz się do początku rozdziału. Tak? Czyli jeśli w danym akcie przeszedłeś dany rozdział, no to ten rozdział już jest zaliczony. Kropka. Tutaj jest trochę inaczej. Akt jest podzielony, tak samo jak wcześniej, akt jest podzielony na rozdziały, te są podzielone na ekrany. Tylko, jeśli tracisz życie, to cofasz się do początku całego aktu, a nie ekranu. Co za tym idzie, musisz robić cały akt na pasku HP, a nie tylko jeden ekran. To jest coś, co bardzo wyróżnia tę część. Szczególnie jeśli człowiek, tak jak ja, jest przyzwyczajony do tego, że można w tej grze tracić życie. No bo nie boli cofanie się. Tu nie można. Tu nie można. Nie można sobie pozwolić na bezsensowne tracenie paska zdrowia, bo faktycznie można tu spokojnie zginąć. Musisz przejść kawał gry na jednym pasku, a co za tym idzie, śmierć się zdarza, nie?
No i teraz cofa nas to tutaj. Dobra, przejdźmy do. No i nie trafiłem ani jednego hita w międzyczasie. To niedobrze. Nie? Nie! Ale mnie smyrnęło w stopę. Dobra, koniec. Chodź tu, typiarzu. Co ja zrobiłem najlepszego? Przecież to jest prosty boss. Full HP, full amunicję, wszystkiego mam full. Po bossie mi się akurat odnawia HP, więc mogłem to zrobić już wcześniej. God damn it. Dobra, czas na drinka. O! Jest! Osoba odpowiedzialna za śmierć Erin. Ale nie masz miecza tego ze smokiem, smoczej katany, czy jak ona się nazywała. No, dla mnie wygląda jak klon, nie wiem jak dla was. Albo jakiś android zrobiony na podobieństwo, może bardziej. Skoro mówi, że wyciąga wnioski. Dobra. God damn it. Jest okrutne, że ci się pojawia taki przeciwnik i musisz go jak najszybciej spacyfikować, bo inaczej jest... No jeśli on wystrzeli albo cię dotknie, to spadasz w przepaść, nie? Albo wiesz, albo nie wiesz. Kropka. Akurat w tym wypadku udało mi się zareagować na czas, bo oczywiście, że nie pamiętam tych rzeczy. Tak jak wspominałem, w tej grze nie ma... Nie! Chciałem złapać życie tylko. God damn it. Ostatnie. No trudno. Naprawdę nie jest warto ryzykować, że potem będziesz musiał powtarzać całą grę jeszcze raz. Matko, jestem pod wrażeniem, bo jednocześnie mam wrażenie, że jestem kiepski bardzo. To przez to, że zginąłem wielokrotnie na tej części bagiennej. Ale z drugiej strony po prostu czasem jak... Niektóre te poziomy sobie przechodzę, tak sobie gadam do was, nie? I mam takie... Co? Jak ja to niby zrobiłem tak dobrze?
No bo serio, tam było kilka takich sytuacji, że jestem w szoku, że dałem radę. O, no tak, mam ten bonus, a nie płomień. Myślałem, że mam płomień przez chwilę. No. To było bardzo złe, trudno. Dobra, się będę przejmował klocami. To nie jest ten poziom, który pamiętałem. Tego wręcz nie pamiętałem. Co tam było po lewej? Bo zapomniałem. A, to. Nie wiem, czy ja to chcę, bo tak szczerze to zużywa strasznie dużo amunicji. I oczywiście, tak jak mówiłem, że należy używać tej amunicji, to problem jest taki, że... Lepiej jednak jej trochę mieć. A ci przeciwnicy są bardzo denerwujący. I nie ci, co strzelają. Ci są prości. Tylko te statki ze ściany kosmiczne. Nie wiem, jak to nazwać inaczej. Bo one sobie lecą powoli i one jeszcze strzelają, tak? Że generalnie zostawiać ich przy życiu to nie jest dobry pomysł, nie? Ale do tego jeszcze, jak tylko jesteś jakby na ich poziomie, w osi Y, zaczynają w ciebie rushować. I ten rush ich jest bardzo niebezpieczny. Bo zazwyczaj jak chcesz trafić przeciwnika, to podskakujesz tak... Podskakujesz tak, żeby być na jego poziomie jak najbliżej, bo musisz tym mieczem jednak go dźgnąć. I on wtedy zaczyna raszować. I to jest ten moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że zepsułeś, nie? Uff, mój bonus mnie uratował w tym wypadku. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. O, nie. Kolejną różnicą w porównaniu do jedynki przede wszystkim jest to, że są bardzo duże rozbieżności w tym, ile obrażeń ci zadają, które rzeczy. I w tym wypadku absolutnie nie wolno się dać trafić kolcom. Kolce zadają niebotycznie dużo obrażeń, naprawdę. Nie wiem, czemu się nie złapałem tego, ale dobra, trudno. Dobra, chyba bym nie zdążył, więc dobrze, że się uchroniłem od tego. Okej, okay. Co ty robiłeś, gościu? Nic nie robisz? O, okej. Okej, myślałem, że będziesz wyskakiwał. Aha, wyskakujesz tylko po tym, jak już zrobisz... Dobra, czekaj. Aha, dobra, strzelasz z miejsca, w którym się zatopiłeś. A wyskakujesz tam, gdzie ja jestem prawdopodobnie, tak? Tylko za pierwszym razem wyskoczył po chyba 5 czy 6 strzałach, za drugim wyskoczył po 3. Więc nie mam innego wyjścia, jak tylko reagować na niego tak, jak powinienem. Osoby. Okay. No, wlazłem, nie chciałem już uskoczyć. Dobra, nieważne. Dobra, z taką ilością HP powinienem go zabić, co? Cztery, pięć, wyskok. Dobra. Bo mam pattern w sumie. I teraz będzie raz, dwa, trzy, wyskok. O, ale wyskoczył w ogóle. On chyba oblicza sobie ten punkt dużo wcześniej niż mi się wydawało. Dobra, mamy to. Jest kolejny poziom zrobiony. Kimś jest, jeśli jest. Panie chłopcze. Tom Clancy's The Division. No nie, jednak... O Jezu, Umbrella Corporation. Biohazard. Bionoid. Jakby ci to wyjaśnić, taki potwór Sirius sama. Czy to był chyba biomechanoid, czy jakoś tak. When a demon died, he was
dead. W sensie ki. Przywoływał Genki-Damę. Aha, okej, dobra, sorry. Sorry. I don't have the power to stop him. No dobra, no wiem, że idziemy, no. Rock Fortress, czy jak to się tam nazywa? Castle Rock Fortress. No, przepraszam. Ale to brzmi jak ta wioska z Flintstonów, tak? To było Bedrock chyba? Viva Rock Vegas. O matko, filmy... filmy z uniwersum Flintstonów to jest takie złoto. Ale takie złoto na zasadzie, jak czasem ma się humor na taki film klasy Z. Nie, nie, to jest ten rodzaj. To jest ten rodzaj, chcę coś obejrzeć, nie? Ale muzyka była super. Viva Rock Vegas. Viva Rock Vegas. Ale każdy nędzny film z jakiegoś uniwersum musiał kiedyś użyć Viva Las Vegas. Samo było z tym. Co było? Looney Tunes znowu w akcji? Viva Las Vegas! Viva! Viva Las Vegas! Czy coś takiego? O kurde! Co ja tam odwaliłem? W ogóle jaki unik! Zobaczyłem, że muszę tam iść i po prostu tam poszedłem. Podświadoma decyzja, słuchajcie. O, dobra. Nie wiem, czy bym nie spadł, jakbym mnie tam dziabnął w nóżkę. Aha. Ale nie stać zbyt długo. Rozumiecie to? Ile oni mi rzucają? Nawet typa z tyłu mi rzucili, żebym na pewno nie stał i nie celował w te boty latające. Tylko żebym się musiał ruszyć od razu i go zabić. Niesamowita jest ta gra pod tym kątem, naprawdę. No i co? Jakaś łatwa się zrobiła, co? Od czasów. Co za przeciwnik. Ale to jest fajnie pomyślany przeciwnik. W ogóle zróżnicowanie przeciwników jest tutaj dużo większe, co? Już na etapie tych kilku poziomów. Nie wiem, czy wy widzicie, jaki jest problem z tym przeciwnikiem. On strzela takim powolnym laserkiem i niby wszystko w porządku, bo mogę się po prostu schować, kucnąć, coś, nie? Ale gdyby się zdarzyło, że będzie obok jakiś przeciwnik, który się porusza albo który... który strzela... Gdzie mam iść? Do góry? Czymś szybszym i po ziemi? No to ja w tej chwili nie mam kompletnie szansy na to, żeby tego uniknąć, nie? Kompletnie. No bo jestem schylony. Jak jestem schylony, to nie mogę się ruszać, więc ten rodzaj przeciwnika ma zmusić mnie do schylenia się, żebym na pewno dostał obrażenia od innego typu przeciwnika. To nie jest przeciwnik, który ma mnie trafić. A znając życie, jak mnie trafi, to mi zada tyle obrażeń, co kolce. Bo z zasady... O! Uuu! Czy ja właśnie... Moment. Chcę to sprawdzić. Ile mam czasu? Dużo. Wejść tak i zrobić... Wow! Wow! No to zmienia wszystko! Nie muszę robić tego śmiesznego ruchu. A, co? Most się... Halo! Most! Halo! Płoń! Dobra! Jest! Dobrze! Co za poziom! Most mi spłonął pod nogami. Pamiętacie, że za każdym razem... W pierwszej części to w ogóle nie dało się wchodzić tak po ścianach. Trzeba było robić taki myk, nie? Wchodzenia, nie?
takie coś. No nie? W drugiej części można było już chodzić po ścianach, ale wtedy, żeby wejść na jakąś półkę, trzeba było kombinować. Tutaj, moi drodzy, jest poziom lepiej. Mogę sobie normalnie tak chodzić, mogę robić ten trik, ale nie muszę, bo robię takie coś, po prostu trzymając strzałkę w prawo i to działa. Matko, po trzech częściach wreszcie nauczyli się, jak zrobić postać, która umie się poruszać sensownie. Szanuję progres. Naprawdę szanuję progres, bo to znaczy, że wyciągają dużo wniosków z poprzednich części. Mam wrażenie, że po prostu ilość... No widzicie to? No, właśnie tak. Ilość feature'ów, które tu wprowadzili, zróżnicowanie, poziom szczegółowości, tekstur i inne takie rzeczy spowodowały, że ten spadek klatek jest tutaj wyraźny. Nie wiem, czy to jest decyzja, raczej nie jest to decyzja designowa, żeby ta gra chodziła trochę wolniej. Można powiedzieć, bardziej płynęła. Ale nie sądzę, żeby to była taka decyzja, nie wydaje mi się. Okej. No ma dużo sensu. No to co, teraz będę walczył z tym drugim Bionoidem? Ten, który mnie prawie zabił wcześniej? Irene! Żyjesz! Czy to Bionoida Irene? Nie, no Irene! Bionoida nie ma raczej Irene. You're alive. No oczywiście, było widać tylko, że zeskoczyła z klifu. No. The fuck? Halo! To miał być Bionoid na moje podobieństwo! Leave this to me. Dobra, co ty robiłeś? A, dobra. Rzucasz chyba trzy z rzędu? Nie. Nie trzy z rzędu. Dobra, nauczmy się tego unikać. Czy ja mam czas? Nie mam czasu. Zapomniałem, że tutaj też czas mnie będzie dojeżdżał. Nie! 25 sekund mi zostało. Czas mnie prawie dojechał. I lecimy. Czyli tak, rzucasz dwie gwiazdki, potem zaczynasz śmiesznie skakać. I można zrobić tak. Rzucasz dwie gwiazdki, potem zaczynasz śmiesznie skakać. I można zrobić tak. Great. Dwa. Dobra, spadam stąd tu. Muszę być daleko od niego, żeby to zadziałało. Dobra, właśnie, żeby się po mnie nie przebiegł bez sensu. Nie, Cordy, bo zginiesz bez sensu. Prawie go zabiłeś. Ale ja sam siebie denerwuję czasem po prostu. No, niesamowite to jest. Niesamowite to jest, naprawdę. Przynajmniej nie powtarza tu ciągle. What the? Zawsze jak coś się niesamowitego działo w poprzednich częściach, to takie what the? Skit. No jak to? The Division robi. Nie, dobrze, w końcu z tym żartem. You used us. Okej, okay, czyli po prostu tamten wjechał. Jeden zły wjechał do drugiego złego i mu zabrał kawałek pola, więc odzyskaliśmy dla niego kawałek pola. Spoko. Nie polecam.
on się teleportuje. Są ruiny obcych. Jak piramida Cheopsa. No tak, tam są narzędzia kontroli. Nie wiem, ile tu jest poziomów, nie mam pojęcia. Co ty masz taką minę jakąś bez wyrazu? No Ryu to się spodziewam, on jest ninją, więc może mieć minę bez wyrazu. Ona jest agentką niby, ale come on! No, I'm going with you. No przyznaj się! No, chciałem wiedzieć coś o niej, no podobno się miałem dowiedzieć czegoś o Eirin. A poza tym, że żyje, to nie dowiedziałem się niczego.